Witamy Państwa serdecznie w Energy Gaz Polska. Zaprezentujemy Państwu montaż instalacji gazowej do Forda, tutaj Escape. Jest to oczywiście model sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych. Tak naprawdę świeżynka dopiero co do nas przepłynął. Z silnikiem 2.0, 240 koni. Tutaj oczywiście silnik technologii EcoBoost. Auto jest z 2014 roku. Jeżeli chodzi o instalację gazową, została tutaj zamontowana oczywiście instalacja gazowa KM Evo Sky Direct. Po prawej stronie możemy dostrzec właśnie jednostkę sterującą tej instalacji. Tutaj po środku widzimy czujnik silnej temperatury gazu. To właśnie czujnik CCT6 od firmy KM Evo. Oraz po lewej stronie zostały zamontowane dwa filtry fazy lotnej. Po lewej stronie, tuż pod podszybiem, widzimy jeszcze filtr fazy ciekłej. Jeżeli chodzi o wtyskiwacze, postaram się Państwu też pokazać, jak to wygląda pod pokrywą. Wtyskiwacze zostały oczywiście zamontowane na pojedynczy montaż, możemy tutaj się przyjrzeć. Są to wtyskiwacze Barracuda wraz z trójnikami. Wszystko tutaj ładnie się chowa nam pod pokrywę. Jeżeli chodzi o reduktor, będzie tutaj niewidoczny, ale został zamontowany reduktor ze sporym zapasem wydajnościowym. Jest to reduktor KM Gold GT. Tutaj jeszcze możemy powiedzieć Państwu o oszczędnościach. Auto spala około 11 litrów benzyny. Gazu spali około 12 litrów plus 1 litr na dotrysk, bo jest to oczywiście instalacja gazowa czwartej generacji pracująca wraz z dotryskiem benzyny. Ten dotrysk jest to średnio około 10-15%, czyli z tej kalkulacji wychodzi nam litr, 1,5 litra benzyny i takie wartości faktycznie potwierdzają nasi klienci. Przejdźmy dalej. Przełącznik w tym modelu został zamontowany na życzenie klienta tutaj w lewym słupku na samym dole. Jest to najnowszy przełącznik KM Evo. On oczywiście pozwala tutaj na zmianę kolorów, podświetlenia i dopasowania ich na przykład do deski rozdzielczej. Przejdźmy dalej. Wlew w tym modelu został zamontowany pod klapką wlewu paliwa. Mamy tutaj wykręcany wlew. Bardzo dobre miejsce, nie przeszkadza przy tankowaniu, no i nie dziurawimy zderzaka, więc na pewno fajny wybór. Jeżeli chodzi o zbiornik, tutaj widzimy Titanium wersja, cała w chromie. Zbiornik został zamontowany w tym modelu 58-litrowy. Mieści się tutaj idealnie, nie podnosi nam podłogi, więc wszystko jest tutaj tak naprawdę na równo. Oczywiście do tego modelu możemy zatankować 46 litrów, czyli 80%, i pozwoli to na zasięg około 400 km w tego miejsca. W trasie oczywiście ten zasięg będzie większy. Jeżeli chodzi o tutaj o koszta montażu instalacji gazowej do modelu EcoBoost, jest to 4600 zł za instalację gazową KM Evo Skydirect i zwraca nam się w tym przypadku to już po 17 tysiącach km, czyli tak naprawdę bardzo szybko. I jak wiemy, opłaca się montować instalacje do tych modeli, są one tak naprawdę masowo ściągane ze Stanów Zjednoczonych, czy to właśnie Fordy Escape, Kuga, Fusion, Mondeo, no po prostu wszystko teraz do nas płynie kontenerami, a my montujemy oczywiście instalację gazową KM do tych modeli, nie ma najmniejszego problemu. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.